No hej, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj taki odcineczek będzie z akumulatorem i z testerem akumulatorów, bo zakupiłem, bo jest mi bardzo potrzebny, a samym multimetrem to nie bardzo cokolwiek zrobić, bo można tylko wolty zmierzyć i ampery tam więcej nic za bardzo nie zrobi się. A czasami, wiecie, no niby akumulator ma 12V, a jest szmelc, jest do dupy, do wywalenia. I zakupiłem tester. Bardzo znany na YouTubie, bo często widziałem filmiki, ale naprawdę robi robotę, jest sprawdzony, robi robotę. Już Wam pokazuję. O, nie będę odpakowywał, bo ja już to odpakowałem. To jest KW650, tak jak widać tutaj na tym. Już sobie go podłączymy, bo on jest zasilany z akumulatora. No i przez USB, jeżeli pod laptop podpięty, to też zasilanie jest. Już Wam pokażę, jak to wszystko działa. Do zestawu przychodzi jeszcze taki pokrowiec. Kabel USB, żeby podłączyć. I instrukcja, tylko instrukcja nie po naszemu, tak jak ja zakupiłem, to dostałem na e-maila instrukcję po polsku. Ja już Wam podłączam i pokazuję, o co tu w tym wszystkim chodzi. Podłączamy sobie pod plusik, pod minusik. O, jak widzicie, załączył się. Ja już go wcześniej testowałem. Teraz tak, akumulator był specjalnie ładowany całą noc, specjalnie na potrzeby tego filmu. I co, to ja Wam pokażę na szybko. Rozumiecie, tu już mam samochód, czyli wchodzimy w samochód. Poza samochodem. Zwykły akumulator, norma EN, on ma 640, bo ja już sprawdzałem wcześniej, 640, wchodzimy sobie w pomiar i już nam świeci tutaj na czerwono znaczek i akumulator do wymiany. I teraz popatrzcie, on się całą noc ładował, tutaj ma 640, a wycisk z niego tylko 392 A. Rezystancja 6,83 też za wysoka. No a powiedzielibyście, gdybyście tylko multimetrem mierzyli, że ma 12,7V, akumulator jest dobry. Wolty on ma, ale nie ma w sobie już konkretnie życia. Poza voltami nie ma amperów, nie ma mocy. Tu niby widzicie, zobaczcie, tu ma 100%, ale jest do wymiany. I sprawdziłem na dobrych akumulatorach pokazuje OK, a ten po jednym dniu w samochodzie nie odpaliłby auta, nie ma siły zakręcić. I widzicie, stąd wiem, że akumulator do wymiany. Naprawdę Wam powiem, to nie jest reklama, bo ja zakupiłem sobie to sam. Po prostu przeglądałem YouTube'a, no i wydał mi się chyba najlepszy w tych pieniądzach, bo nie jest drogi. Tu można sobie jeszcze zrobić, widzicie, kształt fali. To wszystko można sobie zdrukować, bo ja wczoraj nawet aktualizowałem sobie przez laptop. Trzeba wejść na stronę Conway'a. Można aktualizację podpinać się do laptopa czy do komputera przez kabel USB z zestawu. I robi robotę. Jak za te pieniądze robi fajną robotę. Już nie chcę mi się teraz wyciągać multimetra, bo wolty wszystko porównywalne. Co on jeszcze tutaj ma? Już wychodzimy z tego. No ma motocykl, tam jest masa akumulatorów w motocyklu. Można ustawić język. Nie będę już tak szczegółowo opisywał go, bo nie jeden, nie tamtych filmów jest masa o nim, o tym multimetrze jest masa, także multimetrze, o tym widzicie, mieszam się, o tym testerze jest masa filmów. Chciałem zaryzykować kupić jakiegoś profesjonalnego, były nawet z drukarką, ale mówię, taki wystarczy, jeżeli robi robotę, to wystarczy, więcej nie trzeba, można jeszcze sobie sprawdzić, gdy jest w samochodzie. Bo przykładowo tutaj mamy w samochodzie, to można sobie sprawdzić, jest test baterii, test rozruchu, test ładowania. Ale to musi być w samochodzie. I można sobie wydrukować. Jeżeli już ściągniecie sobie na laptopa z jej strony całą tą aplikację, to później przekaż wyniki testu, albo można wykasować. Ostatni wynik zapamiętuję.
Także ja u Ciebie mogę powiedzieć tylko tyle. Za te pieniądze naprawdę jest, jest dobry sprzęt za te pieniądze. No wiadomo, to nie jest, wiecie, jaka to produkcja. No, z czego się w tych czasach spodziewać? Wszystko jest w takiej produkcji, nie? Ale jak za te pieniążki robi robotę, na dobrych akumulatorach pokazuje dobrze. Porównywałem z multimetrem, czy wolty, czy wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Także śmiało można, śmiało można sobie kupić i sprawdzać. Oni mają nie tylko testery, mają tam też jakieś skanery do testowania na OBD2 i tak dalej. Tam mają, przesyłają w ogóle w zestawie to wszystko i co oni tam mają w tych zestawach. Także sprzęt jest fajny, robi robotę za te pieniądze, także można sobie zakupić do własnych wygód, żeby sobie sprawdzić akumulator, nie jeździć po specjalistach. Dobra. To tyle, co miałbym w tym odcinku do powiedzenia. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak macie pytania, to pytajcie. No, wiecie, nie rozszerzałem za bardzo się tutaj z tym, bo jest masa filmów już o tym. Może tam jest ktoś dokładniejszy, bardziej go opisał. Ale czy warto? Za te pieniądze warto. Także w tym odcinku to wszystko. Pamiętajcie, jak się podoba, łapka w górę. Jak się nie podoba, łapka w dół. I do następnego. To na razie, trzymajcie się, hej.